Siemanko Koldziska, z tej strony Matsu, witam w kolejnym odcinku z przebudowy klubu z Ekstraklasy. Tym razem znajdujemy się we Wrocławiu, żeby przebudować zespół Śląska. Tym razem w przeciwieństwie do Bayeru jest to przebudowa nagrywana na bieżąco, nagrywałem ją, wy to oglądacie w sobotę, więc w piątek, czyli dzień wcześniej. Składy są aktualne, oby forma Śląska nie była aktualna, bo jednak chcemy osiągnąć zdecydowanie więcej niż Śląsk w obecnym sezonie w prawdziwym życiu. Niecałe 3 miliony budżetu. Jest to całkiem niezły początek, ale musimy też sprzedać kilku piłkarzy, by pozyskać dodatkowe fundusze, bo z tym składem o Mistrzostwo Polski to my nie powalczymy. Tutaj widzimy cele na ten sezon. Czy będą one tak ambitne jak zdobycie Mistrzostwa Polski? Śmiem wątpić, no bo jednak zarząd, myślę, że w chmurach aż tak nie buja tutaj. Sezon w górnej połowie tabeli, to da się zrobić. Golla sprzedany do Austrii Klagenfurt za 900 tysięcy, więc zaczynamy powoli zbierać pieniądze. Verdasca odchodzi do Wenecji za prawie 2 miliony i to mi się podoba. Następnie, jak widzimy, Łyszczarz do Kristensund. Niech sobie pogra w lidze norweskiej, lekko ponad pół miliona uzyskane. Tamasz odchodzi do MLS, do Philadelphia Union za milion, więc to już są fajne pieniądze. Fabian Piasecki do Kayserispor'u za 1,5 miliona. No Turcy lubią płacić akurat fajne pieniądze. Tutaj widzimy pierwsze miejsce w fazie grupowej turnieju przedsezonowego, jak nam poszło dalej. Porażka z Tirolem w półfinale i wygrał Hartenberg ostatecznie. A my mamy do wydania 10 milionów. Potrzebujemy wzmocnienia na kilku pozycjach, na pewno przydałby się nam ktoś na bramkę. Do środka pola, czy defensywny piłkarz, czy może trochę bardziej ofensywny. No i oczywiście ktoś na prawą pomoc. Na sam start kupiony Irka za 1,950 mln z Realu Oviedo. Następnie za 2 miliony Alvaro Vales, bramkarz z Hiszpanii, myślę, że da sobie radę. Następnie Gennaro kupiony za lekko ponad 2 miliony. No, kręcimy się wokół tej sumy cały czas. Następnie za równe 2 miliony Dawid Kopacz. Grał kiedyś w Górniku, oby u nas zaprezentował się lepiej. No i tak wygląda nasz podstawowy skład przed pierwszą kolejką ligową. Naszym rywalem jest Warta Poznań. Jesteśmy faworytem i pokażmy to na boisku, ale to Warta atakuje. Jak widzimy, strzał i bramka, niestety Miguel Luis ładnie to wykończył w polu karnym. Gracz wypożyczony z Rakowa Częstochowa. No i tutaj dokonujemy zmian. Może rezerwowi odmienią grę naszego zespołu. I niestety nie odmienili, porażka. Fatalnie zaczynamy ten sezon. I sprzedajemy Szromnika, no bo nie miał szans na grę przy naszym hiszpańskim bramkarzu. 1,100 mln uzyskane. Przydałby się ktoś na środek obrony. Paweł Buchniewicz jest idealnym kandydatem. I kupujemy go za równe 2 miliony. No powiem wam, te kwoty transferowe bardzo, ale to bardzo podobne w praktycznie w każdym przypadku. Chyba jeszcze nigdy tak nie miałem. No i tutaj zmienimy pozycję Kopaczowi z prawej pomocy na środkową pomoc ofensywną. Niestety nie wzrósł jego overall. Wygrywamy za to derby Dolnego Śląska 2-1 z Zagłębiem Lubin. No i tutaj widzimy najgłośniejsze transfery letniego okna. Hernandez wraca do Realu, następnie Martinez przechodzi do Arsenalu i Milinkowicowi do Paris Saint-Germain, wydane równe 10 milionów. No więc te 2 miliony mniej więcej na każdego piłkarza. Tutaj widzimy 10 rozegranych spotkań, 17 punktów na koncie, 3 straty do Rakowa i Legii. Nie jest to duża strata, więc całkiem przyzwoity początek sezonu. Obyśmy się rozkręcali z kolejki na kolejkę, Stal Mielec na samym dnie, a nasz podstawowy skład już wygląda całkiem przyzwoicie. No i zimowe okno już bez ruchów, bo trochę pieniędzy w budżecie brakowało. Pellegrini przechodzi do United, En-Nesyri do Lipska, a Kamara do Eintrachtu, czyli do pogromców Barcelony w prawdziwym życiu. No i tutaj mieliśmy zadanie, jeśli chodzi o rozwój młodzieży. Musieliśmy przenieść do drużyny seniorów 3 piłkarzy o potencjale większym niż piłkarze w podstawowym składzie, znaczy w podstawowym w pierwszej drużynie na tej pozycji. Więc tutaj spokojnie przenosimy wszystkich, których się da, żeby wykonać to zadanie. I się udało, ocena menadżera wynosi 96. I to mi się podoba. W pierwszej rundzie Pucharu Polski nie braliśmy udziału, ale już Legia odpadła. W rundzie drugiej pokonaliśmy Wisłę Kraków 2-0. I w ćwierćfinale zagramy z Lechią Gdańsk. A po 20 kolejkach tracimy 5 punktów do Rakowa i 2 punkty do Legii, więc nadal sytuacja jest otwarta i spokojnie możemy powalczyć o Mistrzostwo Polski na dnie. Niezmiennie Stal Mielec. A nasz podstawowy skład rozwija się, myślę, bardzo harmonijnie. Pokonana po karnych Lechia Gdańsk i naszym rywalem w półfinale Pucharu Polski będzie Górnik Zabrze. Zapowiada się ciekawe starcie. Wygrane drugie derby Dolnego Śląska, tym razem 3-1. No i po 30 kolejkach wskakujemy na fotel lidera, 2 punkty przewagi nad Rakowem, 7 nad Lechem. Tylko my i Raków walczymy o Mistrzostwo Polski.
Tutaj sprawa jest jeszcze otwarta, 4 kolejki do końca, wiele się może zdarzyć. Gdy głowa pełna marzeń, jedynie co się nie zmienia, to pozycja Stali Mielec. A tutaj podstawowy skład wygląda jeszcze lepiej. Pokonaliśmy Górnika w półfinale Pucharu Polski i w finale czekają nas derby Dolnego Śląska. Z Zagłębiem Lubin jesteśmy faworytem i udowodnijmy to na boisku. 2 zwycięstwa z nimi już były w tym sezonie, czas na trzecie. Akcja w polu karnym, bramka, tak jest, Kopacz nie zawodzi w tym sezonie, to był jeden z kluczowych transferów. No i dokonujemy zmian, między innymi Quintana, który świetnie spisuje się w roli zmiennika i to pokazuje Kaje Quintana, 2-0, 69. magiczna minuta. I jeszcze akcja Zagłębia Lubin, strzał na bramkę obok i tak jest, wygrywamy w wielkim finale 2-0 i zdobywamy Puchar Polski, to trofeum ląduje w naszej gablocie. Quintana, Tiba, Śpiączka i Schwarz najlepszymi strzelcami Pucharu Polski. Jeśli chodzi o asystentów, Doleżal, Baluła, Jastrzębski, Legator między innymi, Bednarek i Wales najwięcej czystych kąt. W ostatniej kolejce remisujemy tylko z Górnikiem Zabrze i to oznacza, że Śląsk Wrocław jest wicemistrzem Polski przez gorszy bilans bramkowy bezpośrednich spotkań. Właśnie bezpośrednich spotkań. Mistrzem zostaje Raków. Trzecia Legia, czwarty Lech. Tak blisko, a jednak tak daleko. Najgorsze drużyny to Wisła, Brugbet i Stal Mielec. Pajszą został wraz z Werbiciem i Szkurinem najlepszymi strzelcami w lidze. Jeśli chodzi o asystentów, Szkurin tutaj pozamiatał konkurencję. U nas się mocno rozłożyły te asysty, a Kowaczewicz miał najwięcej czystych kąt. I tak na sam koniec prezentuje się nasz podstawowy skład. Myślę, że Śląsk Wrocław poszedł w bardzo dobrym kierunku. Pozyskiwaliśmy i Polaków, i zagranicznych piłkarzy, ale każdy z nich wnosił coś do drużyny. Tak naprawdę ciężko mi wskazać jakiś transfer, który by się nie spłacił, bo praktycznie wszystkie były strzałem w dziesiątkę. A jeśli chodzi o ilość występów w naszej drużynie, to najwięcej mieli Wales, Bejger, Gennaro, Jirka, Schwarz, Jastrzębski, Kopacz i Exposito. Jeśli chodzi o bramki, Jastrzębski najlepszy, drugi Jirka, a trzeci Schwarz. Przejdźmy do asyst. Tutaj najlepszy Gennaro wraz z Kopaczem, a na trzecim miejscu Petr Schwarz. Ocena menadżera 94 na sam koniec. Wygląda dobrze, no ale nadal do tej stówki nie dobiłem niestety. Zawsze czegoś zabraknie, no tym razem naprawdę niewiele. I zobaczmy, jak tam europejskie puchary, w których oczywiście nie braliśmy udziału. Super Puchar Europy dla Chelsea, pokonali 3-0 Villarreal. Liga Konferencji w rękach Atletico Bilbao. Liga Europy dla West Hamu. W prawdziwym życiu jest to możliwe, a w Lidze Mistrzów triumfuje City. Takie rozstrzygnięcie też nadal jest możliwe. My zdobyliśmy Puchar Polski i niestety na samym finiszu straciliśmy szansę na mistrzostwo. W ostatniej kolejce pogrzebaliśmy swoje szanse. Raków wygrał lepszym bilansem bezpośrednich spotkań. My mieliśmy lepszy bilans bramkowy, oni bezpośrednich spotkań. Tyle samo punktów. No i niestety na finiszu straciliśmy mistrzostwo, a mieliśmy je na wyciągnięcie ręki. Ale to też czasem w FIFA jest fajne, jak tak wszystko rozstrzyga się w ostatniej kolejce. No i nie zawsze niestety da się triumfować. A jeśli chodzi o tą przebudowę, to by było na tyle. Bardzo dziękuję Wam za jej obejrzenie. No i jako, że jest to ostatni film przed świętami Wielkiej Nocy, to życzę Wam wesołych świąt dla Was i dla Waszych rodzin. Trzymajcie się!